Dzień dobry widzowie, siemanko, sorry, że tak ciemno chwilowo, ale kamera jest tu, stoi, a ja prowadzę, więc tak musi być ustawiona. Tak jak widzicie po tytule filmu, zaczynamy zabawę, czyli, już wam tłumaczę, Julka uzbierała sobie pieniądze na iPhone'a 14 Pro. Julka to moja siostra, jakby ktoś nie wiedział, Pro Maxa, przepraszam. Fioletowego się uparła, nie? Nie ma go nigdzie, dopiero za 3 tygodnie może być, zamówić przez Apple'a może go. Ale ona nie chce, ona chce znaleźć i tak dalej. Ja jej mówiłem, zamówmy wcześniej. Ale brat jest tak dobry, że udało mu się go znaleźć. Jestem teraz w posiadaniu iPhone'a 14 Pro Maxa w fioletowej wersji, takiej jak sobie życzy. I mogę jego odsprzedać. I zabawa będzie polegać na tym, że musi ze mną spędzić miło dzień, żebym mógł jego odsprzedać. Więc jadę teraz do niej. Wiecie, jak my się kochamy z siostrą, nie? Wiecie o tym. Jadę teraz do niej i zobaczycie, co będzie dalej. Jak ona to zobaczy, to przecież ja nie wiem, chyba się popłacze, nie? Znaczy nie, no Julka jest kamienna twarz ogólnie, więc wątpię, ale to może być śmieszne dzisiaj. Zobaczycie, jaka będzie miła. Ona wiecie, jaka zawsze dla mnie jest, jak się zachowuje do mnie. A dziś? Dziś jest ten dzień, w którym to brat ma przewagę, w której to on może więcej, bo ma coś, czego ona chce. Pięknie, już mi się podoba ten film, po prostu już się jaram, że to nagrywam. Jestem zadowolony mega. A i czekajcie w ogóle, już wam mówię, co się będzie działo z Mustangiem, który będzie cięty, będzie spoiler wydupiany, będzie nowy spoiler, będzie nowe felgi, będzie grubo, to będzie jedyny Mustang w Polsce, bo nie da się tu sprowadzić tych części, ale Jakub będzie specjalnie leciał w podróż, żeby tu je dostarczyć i będziemy modyfikować Mustanga na grubo, jako jedynego w Polsce takiego, bo nie ma drugiego takiego. Wolałem tak niż turbiny wkładać, ale coś za coś. Gdzie Julia? Julka, pokaż swój telefon. Nie żartuję, ja z tym chodzę. Serio, z tym chodzisz jako telefon? Ale nie do szkoły, ale z tym chodzę. Serio? No serio, pokaż moje sobie. Ja pierdzielę. A pokaż ten twój telefon, który teraz używasz. Może każdy się śmieje ze mnie, że mam Nexusa, to nie jest. Pokaż, ja chcę zobaczyć. Ale to nie jest, to jest babci telefon. Do babci? No. Dobra. Jaki piękny, i co, jak ci się sprawuje? Jest mega fajnie, jak ma 60% to się wyładowuje. Serio? Ten fajniejszy. A co, tak gadasz przez niego? No. Halo? iPhone 50 Pro Max. Idziesz dziś ze mną spędzić fajny dzień? Proszę, zostaw mnie. Muszę? No. Ale spędźmy fajny dzień dzisiaj. No. Z tobą? No, będzie fajnie, obiecuję. My God. Jak tam wczoraj była w kinie? Tylko była wczoraj na nocy w kinie w ogóle. Tak. Dlaczego? Halloween, tak? Aha. Halloween. A my mamy fajny plan na Halloween, ale to zobaczycie. Wymyśliłem coś fajnego, więc czekajcie, bo ten film może być za gruby troszeczkę, ale będzie grubo. Jedziemy, 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 jedziemy. Mustangiem? Co? Mustangiem? Tak. O, to jedziemy. A jak Mustang, to jedziemy. Julka, ogarniasz się? Ja mam biznes do ciebie, tylko nie wiem, czy chcesz. Ja ci mogę odsprzedać, nie, bo załatwiłem sobie takiego. Kurczę, fioletowego, 14 Pro Maxa. A nie wiem, czy ci odsprzedać. Zastanowię się po dzisiejszym dniu, jak go miło spędzimy. Jak miło Jezu, spędzimy. A co to jest za przystojnie? O matko! Jezu, jak? No nie wiem, zastanowię się, bo taki fioletowy jakoś leżał, nie, wiesz? Nie, ja muszę nowy na półce. Oddać, wiesz? Oddać go? No dobra, to jeszcze zadzwonię, oddam. Więc musimy dziś ładnie, miło spędzić dzień. Możesz się przyjrzeć na razie. Fioletowy. Jest tu. Widzisz to, co ja? Co, myślałaś, że nie ma? No bo nie było. Wczoraj... A widzisz, da się załatwić? I ma dziś być guwerem. Moje marzenia. Ja jestem tylko... Nie powiem, ale rodzice go przywieźli. Ja cię tylko szantażuję. To ten taki z Wrocławia? No może być, nowy. Media Expert. Może być. Wiedziałam, że pojechali. Kawałek za Wrocławy. A widzisz. Czyli tak coś mi więc kupi? Mamy iPhone'a, no, ale musimy... No i tego przynajmniej. Wow! I musimy jakoś miło spędzić dzień. Ale musisz go zabrać. Weź to kasy, ja mam majtki. O Boże! Ale rzuciła spodnie, żeby łapać, ale dostała w czoło. A nie, co? Co? No iPhone, nie złapałaś. Ostatnie chwile z Nexusem. Gdzie mnie zabierasz? Powiedz, musimy miło spędzić dzień. Gdzie mnie zabierasz?
Jesteś moją siostrą, musimy fajnie, miło spędzić. Nie jesteś dzień. Tego pewny. Co? Nie jesteś tego pewny. No co nie jestem pewny? Czy jestem twoją siostrą? No właśnie nie wiem. Ty chyba jesteś... Nie, nie, że ty jesteś, Ania. Nie, to ty. Jestem tak samo świrnięty jak tato, więc to widać. A ty jakaś inna jesteś. O, jest jaki fajny. Byle go teraz nie upuścić. Ale to by było złe. Proszę Juleczko, pierwsze podłączenie. I się ładuje, a my miło spędzimy sobie dzień. Tak? O Jezu, trzymam go, widzowie, patrzcie. Ale jazda. Ale jazda. Ole faza! Wita się ze mną. 81%, to w sumie nie musisz ładować jeszcze. No nie muszę. On już na ciebie czeka. Ale ty jeszcze musisz spędzić miło dzień z bratem, żeby z nim porozmawiać. Jezu, to jest jak męczarnia, widzowie. Gdzie jedziemy? Jedziemy na Szejka, widzowie. Ja stawiam. Wow! Małego, małego. Ma... Na Szejka? Tak. Dobra, podoba mi się takie podejście, Juleczko. Dobrze. Już robisz mi dzień powoli. Dziękuję. Powoli staje się lepszy. Jaka Juleczka, płać. Napoje? Gdzie to będzie? Nie wiem, gdzie są Szejki. Nie ma Szejków w KFC, w ogóle jaka bania. Nie dość, że staliśmy z 10 minut, nikt nie podszedł. Staliśmy 3 minuty 5. Cicho, 10 staliśmy. No 3-4, bez kolejki. No. Kejsa sobie wybierasz, ja nie wiem, czy ci go sprzedam, a ty Kejsa wybierasz. Nie. Ej, ale tutaj jak nie ma... zmienić zdanie? Nie kupisz sobie Kejsa i nie będziesz miała telefonu. A wiesz, gdzie są Kejsy? Chodź. Tam jest takie stoisko z Kejsami fajnymi. Czekaj, ja chciałam po prostu zwykłego Kejsa. Przechowy dzień. Dzień, ani szejków nie ma. Chodź, poglądam iPhone 14 na wystawie. A po co? A jest to? O, to jest ten, patrz. Chciałabym takiego mieć. Ty, ale on tu jest. No jest, na wystawie. To co, z wystawy też można kupować, chyba? Nie sądzę, jak jest jeden. Wielka się uparła na Kejsa zwykłego, przeźroczystego, bo tam był z kółkiem taki. Ale ja ci nie wiem, czy sprzedam ci ten telefon. To będę miała Kejsa chociaż. To już case będzie motywacja, żeby go kupić, nie? Ona chce zwykły, przejroczysty. To co chciałam kupić w Media Expo. Ale było tu, mówiłem, że to będzie od razu. I co, Szejka nie będzie? Może pójdziemy do drugiego KFC. Możemy jechać do drugiego, a możemy też iść tu na kawę mrożoną. Może drugie KFC, ja lubię Szejka kawę. Chodźmy na kawę mrożoną. Nie, ale tam to będzie taka kawa mrożona, ale lepsza, ja ci mówię. No dobra, to jedziemy zaufaj do drugiego mi. KFC. Zaufaj mi. No i przez ciebie paliwo tracę. Wiesz, ile teraz kosztuje paliwo? Nie. To nie są takie rzeczy. Jedna tu nie ma Szejka w ogóle. Mój dzień jest coraz gorszy. Mój dzień jest coraz gorszy, Julka. Mój też. No, dlaczego? Ty masz Kejsa. Masz a nie wiem, czy ci go sprzedam. Ja nie wiem, Julka. Zastanawiam się, może sobie zostawię go. Dawaj, zrób tak. A to by 13 sprzedam pro. Już będę miał Kejsa chociaż. Lecimy do drugiego KFC w poszukiwaniu Szejka. Są tylko dwa u nas w mieście KFC. Jak w tym nie będzie, to dramat jakiś. Jak może Szejka nie być w KFC? Specjalnie na Szejka tu przyjechaliśmy. Straciłem, nie wiem, z 2 litry paliwa, żeby tu dojechać, a tu nie ma Szejka. Przerysowałeś próg. Tak, i przerysowałem spodem w ogóle, wjeżdżając tu na ten parking. Dramat, dramat. Czas do wytrzymania to tylko pół godziny. Pół godziny na dwa Szejki muszę czekać? Na wszystko bez tego. O Jezu, dobra. Dwa Szejki, pół godziny. Czy te KFC wiele nie ogarniają w ogóle? Zabierz mnie na naleśnika. Okej. Nie ma Szejków w tym mieście, ja jakie gówno! Dramat! No jest, ale pół godziny na Szejka. Pół godziny pani powiedziała, żeby na Szejka czekać. Co ty odwalasz? Co tam się dzieje? Co tam porabiamy? Co ty robisz? Właśnie, taka... co ty robisz? Jechaliśmy na zlot na halloweenowy, no ale jak widać, taka sytuacja... Nie dotarliście! Odwołali zlot. Serio? No. A czemu? W tym, w Legnicy. Gdzie jedziesz? Ja? Na naleśniczka. To zajedziemy, czekaj. Dawajcie. Tygrysek. Co? O, jak będą naleśniki zamknięte. To ja się przeżegnam piętą. Jak naleśniki będą zamknięte, to ja serio zostawiam sobie tego iPhone'a. Dawaj, ale nie masz Kejsa, a ja mam. To odkupię. Skakuj, Julka. Dobra. Dawaj, robimy drifterów. Tam chyba idzie ochrona. Nie wiem, jest. Ach, jednak jest. Jezu. Opka, pa. Jezu, Maria, ty nie. Ej, bo ty chcesz siostrę zabić, komu ja iPhone'a sprzedam? No właśnie. E, panie, ogarnęłem, teraz ją szantażuję, bo jej nie odsprzedam. Tak? No, dlatego ja siedzi w wózku. Wszędzie kamery, ja nie wiem. O, papier! Spowalniacie, big brother. Jest tygrysek. Jest i on. Spokojnie, jest szczepiony, wytresowany. Okej, okej. Okay. Tylko na suczki się rzuca. Moja kochana siostrzyczka dzisiaj mnie zabrała na naleśniczka. Ale ryż. Dobry. Tak? Lepszy niż ten Szejk, co miał być. Podoba mi się, ale jeszcze musisz mnie na kulki zabrać.
magicznie krępuje. Ale akcja, wielki popcorn na pisie, co jest grane. Jezu, jelenia góra, co się dzieje? Idź, biegnij do niego, trzymaj kamerę. Nie, nie. Zapytaj się, czy możesz zdjęcie. Idź ty szybko. Popatrz, macha do mnie. Pasulka idzie. Idzie wielki popcorn. Mogę mu zmyć piony. Zobacz, jaki fajny, on się cieszy do nas. Fajny popcorn. Nie przytulisz go. Chodź, przytul po... Ale mi się udało. Dobra, masz iPhone'a. Dzięki. Ale zajebisty popcorn. Przytuliła. Widzicie, Julka? Julka, zrobiłaś mi tym dzień, wiesz? Jak mama się zapyta, co dzisiaj robiłaś? Przytulałam popcorn. Co? Co brałaś może? Co? Dobra. Rodzinę. Dobra, myślę, że już zasłużyłaś sobie na iPhone'a. Możemy jechać, go odpalić i sprawdzić. Mamy case'a, mamy iPhone'a. Mamy case'a, mamy iPhone'a. Wtyczkę mamy, jest pięknie. Wtyczka jest, więc idziemy odpalać. Dobra, lecimy. Przytuliła popcorn. Dobra, wygrałaś. Tym wygrałaś, nie? To zrobiło dzień mi dzisiaj, już do końca dnia. Julka po prostu przytuliła sobie popcorn. Masz beki, jak będę jadła popcorn. No, będzie ci się przypominał, jak będziesz w kinie popcorn jadła, nie? Służyła sobie już na iPhone'a, bo... Cześć. Zrobiła mi... Wiesz co zrobiła? Julka przytuliła popcorn. Tak, przytuliłam popcorn. W jaki sposób? Tak. Tak, przytuliła popcorn. Taki duży popcorn chodził. Dobra, nieważne. Na jakiego iPhone'a? No tego, już wie, ja ją szantażuję już cały dzień, co ty myślisz? Odpalaj wariata. Czekajcie. Madek myślał, że ona jeszcze nie wie. A to było tak, że ja jej pokazałem, że on jest i mogę jej odsprzedać, ale musi mi zrobić dobry dzień. I zabrała mnie na naleśnika. Spaliłeś rodzicom. Czemu? Spaliłeś rodzicom. Ega. Hola! Cześć! Hola! Jezu, dzięki! Bonjour! Świetnie. Ale polskiej wersji nie ma, wiesz? Lipa jest trochę. No dobra. Musisz się hiszpańskiego szybko nauczyć. Pogadaj, to dla iPhone'a. Masz szkole hiszpańskie. Tak, mam. Boże. Kartę wkładaj, odpal go szybko. Takiego ci chodziło? Tak. Od takiego? Jezu, mówię. Czekaj, zrób bumerang, ja będę odsłaniał. Nie, dawaj, nie bumerang. Bumerang. I tak o. Nie, dobra. Nie jestem chora, żebym robił bumerang. No dobra. Trzeba ręce umyć pierw. Jaki świr! Wykąp się! Wykąp się, bo iPhone'a będzie dotykać. Ale jaki ciężki, zobacz. Ciężki to spoko. O! Ty, sprawdź, on ci do kieszeni wejdzie. Bo ty w kieszeni zawsze nosisz. Na styk, hej, jest jaki gigancior fajny. Jaki wielkolud! Ale wielki. Cieszy się, Julka? Jezu, jeszcze ja. Julka, jaka zadowolona. Boże. Taki dzień. Piękny. O, Face ID. Taka piękna sobota, co nie? Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie. Ale mam esse, mam pełen luz. Po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie. Nie robić już nic, to moje marzenie.